Tegoroczne uroczystości niepodległościowe ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku ograniczyły się do mszy świętej za ojczyznę oraz kameralnego wręcz składania wieńców pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach pod pomnikiem pojawiły się więc nieliczne w porównaniu do lat poprzednich delegacje władz samorządowych, przedstawiciele parlamentu oraz organizacji społecznych, a także działacze partyjni. Byli także pojedynczy ostrowczanie. Bo przecież kultywowanie listopadowej rocznicy jest szczególnie ważne dla naszej tożsamości. Szczególnie w tych dzisiejszych czasach trzeba o tym pamiętać, bo 11 listopada jest to dzień ważny dla wszystkich Polaków, dzień, w którym odzyskaliśmy niepodległość. A teraz w czasach szalejącej pandemii i protestujących Polaków warto sobie to uświadomić, że ta wolność, demokracja nie jest dana na zawsze. Jest to czas, gdzie możemy nawet przewartościować swoje poglądy, zastanowić się nad tym, co dla nas Polaków jest najważniejsze. Ale nawet wyjątkowe warunki, w jakich przyszło nam teraz funkcjonować, nie powinny nam przeszkadzać w celebrowaniu tego wyjątkowego dnia. Jego wymowa powinna być przecież pretekstem do zastanowienia się nad przesłaniem i powinnościami, jakie w obecnych przecież czasach niepewności powinny nam towarzyszyć. Pierwszy raz od wielu lat ten dzień 11 listopada jest taki smutniejszy niż zwykle, bo to jest święto listopadowe, czyli tutaj zawsze ta pogoda narzuca pewną formę. Natomiast dzisiaj nie ma marszów, pochodów, nie ma tego biegu niepodległości, który tutaj zawsze o 12 wokół tego pomnika i rynku się odbywa. Natomiast myślę, że ten dzień jest też takim dzisiaj szczególnie dniem refleksji nad naszą wolnością, nad naszą tutaj poczuciem takiej jakby niezależności. Niepodległość jest, jak już powiedziała tutaj starosta, nie jest dana nam raz na zawsze i wolność nie jest dana raz na zawsze. Dlatego myślę, że to jest dobry dzień do takiej refleksji nad tym, co się też w naszej ojczyźnie ostatnio dzieje, do manifestacji protestów kobiet, młodzieży, ponieważ myślę, że to jest taki ważny element też naszej ciągłej tej walki o wolność, o taką poczucie godności. Także myślę, że ten dzień dzisiaj będzie bardziej niż dzień taki odświętny, będzie dniem refleksji nad naszą właśnie wolnością, przestrzenią taką do życia. O tej wyjątkowości, która powinna przecież łączyć społeczeństwo, mówił ostrowiecki parlamentarzysta. Przypomniał też o tym, jak wartość nadrzędna, czyli dobro narodu i jego niezawisłość, potrafiła połączyć oraz scalić bardzo różne, czasami nawet dla siebie wrogie ugrupowania polityczne ponad 100 lat temu. Oczywiście czas mamy wyjątkowy. Czas, w którym jako społeczeństwo, jako państwo zmagamy się ze skutkami pandemii koronawirusa. Stąd też dzisiejsze uroczystości też mają inny zupełnie charakter, są o wiele skromniejsze. Ale wtedy, kiedy oficjalne, instytucjonalne uroczystości z racji tej sytuacji muszą być skromniejsze, tym większa odpowiedzialność spoczywa na nas, na obywatelach Polski. Bo my musimy pamiętać, my musimy robić wszystko, żeby tą pamięć o roku 1918, o twórcach niepodległości, o tych wszystkich, którzy przez pokolenia walczyli o to, aby Polska znów pojawiła się na mapach Europy i świata, tą pamięć podtrzymywać i pamięć przekazywać dalej. Naród, który zapomina o swojej tradycji, o swojej historii, o swoich korzeniach, bardzo szybko przestaje się czuć narodem, staje się społeczeństwem, które nie jest ze sobą związane właśnie takimi więziami jak patriotyzm, przywiązanie do hymnu, do barw narodowych. Dzisiaj spotykamy się w miejscu szczególnym, pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest zaliczany do grona ojców niepodległości. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Korfanty. To te osoby, o których powinniśmy w tym dzisiejszym dniu pamiętać. Powinniśmy także pamiętać to, że oni reprezentowali bardzo różne środowiska. Józef Piłsudski był
człowiekiem, który stanął na czele obozu określanego później mianem obozu Piłsudczykowskiego. Ale Roman Dmowski to przecież twórca i jeden z najważniejszych liderów ruchu narodowego. Wincenty Witos, przywódca chłopów. Wśród innych osób byli socjaliści, byli Ślązacy, więc pokazuje to, że idea niepodległości Polski, umiłowanie Polski było czymś, co łączyło ludzi mających różne poglądy polityczne i poglądy społeczne. I to jest w dniu dzisiejszym bardzo ważne. Ostrowieckie uroczystości związane z rocznicą odzyskania niepodległości mają szczególny wymiar z jeszcze jednego powodu. Odbywają się pod obeliskiem, którego oryginalna wersja powstała jeszcze za życia marszałka. Przez to był to także pierwszy pomnik w Polsce honorujący wydarzenia niepodległościowe. Mówiąc o samym pomniku, należy wspomnieć jego pierwotnej lokalizacji, która była zupełnie gdzie indziej, bo przed wojną ten pomnik odsłonięto na terenie dzisiejszego, starszej części parku miejskiego. Został on zniszczony po wojnie, a odbudowany i postawiony w tym miejscu na początku lat 90. Plakieta tego pomnika cudem ocalała, plakieta przedstawiająca postać marszałka profilem i oryginał jest w Muzeum w Częstocicach, zaś tu mamy jej replikę, zaś po bokach plakiety na głównym cokole pomnika są wypisane nazwy miejscowości, tak jak powiedziałem, nieprzypadkowe. No Lwów i Wilno chyba nie trzeba tłumaczyć, ale jest też nazwa Korosteń. To był zagon na Korosteń, gdzie udało się odepchnąć bolszewików. Jest Ossów, czyli miejscowość związana bezpośrednio z cudem nad Wisłą 15 sierpnia 1920 roku. Zaś z drugiej strony pomnika wszystkim strzelcom i tym, którzy uczestniczyli w sztafecie ogień niepodległości na Wołyniu, obecnie na Ukrainie, jest bliska sercu nazwa Kostiuchnówka, bo tam właśnie na przełomie 1915 i 16 roku ciężkie boje stoczyły z ofensywą Brosiłowa wszystkie trzy brygady Legionów Polskich pod dowództwem Piłsudskiego, który tam osobiście na miejscu bitwy się pojawił. I to miejsce jest nam szczególnie bliskie. Z oczywistych powodów w tym roku zabrakło także ceremonii przekazania przez ostrowieckich harcerzy i strzelców ognia niepodległości, zapalanego na mogiłach w Kostiuchnówce. Sztafeta będąca wskrzeszeniem tradycji przedwojennych została odtworzona przez harcerzy w roku 2000, no to w tym roku wypadałaby sztafeta 20. Niestety jest ona zupełnie inaczej zorganizowana w stosunku do planów. Tylko harcerze i płastuni z Chówca ZHP w Wołyń rozwożą ogień niepodległości po miejscach pamięci na Wołyniu, na Ukrainie. Sztafeta przez granicę nie przejeżdża, a więc nie będzie składania w tym roku ognia na płycie grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Delegacja ostrowiecka też nie miała jak w tej sztafecie niestety uczestniczyć. Miejmy nadzieję, że za rok wróci wszystko do normalności. Zabrakło chyba też bardzo prostego, ale wyjątkowego gestu, jakim jest przecież dekoracja ulic czy domów w narodowe barwy. Byłem zasmucony tym, że w Ostrowcu jest tak mało bardzo flag narodowych, że na pojedynczych mieszkaniach w blokach, że na bardzo niewielu domach indywidualnych te biało-czerwone flagi się znalazły. To smutne, bo przecież w takim dniu jak dzisiaj powinniśmy to umiłowanie barw ojczystych, a przez to umiłowanie ojczyzny podkreślać. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, jak mówił Cyprian Kamil Norwid, a jej niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze. Ją trzeba pielęgnować, ją trzeba podtrzymywać, zwłaszcza w takich czasach jak dzisiejsze. To, że Polska jest krajem suwerennym, to, że Polska ma ambicje, aby stać się znaczącym krajem w Europie i na świecie, naprawdę nie wszystkim się podoba. I nie wszystkim podoba się zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Od tego, jak my będziemy postępować, zależy to, jaką ojczyznę przekażemy naszym następcom, kolejnym pokoleniom. Tegoroczne sanitarne obostrzenia spowodowały, że ceremonia składania kwiatów przeciągnęła się na godziny popołudniowe. I jeszcze ważne przypomnienie dla czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów jest całkowicie zamknięta dla użytkowników. Oznacza to, że nie przyjmowane są również zwroty książek.
W związku z tym automatycznie zostają przedłużone terminy wypożyczenia książek, a za okres zamknięcia biblioteki nie będą naliczane kary. Przypomnijmy, że biblioteka ma być zamknięta do 29 listopada.